Sahara to prawdziwy kolos. Wiedzieliście, że pokrywa aż 8% terytorium świata? Jest większa niż USA czy Chiny. Ale co zaskakujące, wcale nie jest największą pustynią na świecie. Zajmuje dopiero trzecie miejsce za Antarktydą i Arktyką. Z pewnością jednak jest pustynią najgorętszą. Temperatury sięgają tam 57 stopni Celsjusza. To miejsce może pochwalić się jednymi z najbardziej niesamowitych wydm, jakie można zobaczyć na Ziemi. Sięgają nawet 450 metrów. Ale to nie wszystko. Istnieje realne ryzyko, że wydmy te rozprzestrzenią się do tego stopnia, że pokryją cały świat. Wpływ Sahary rozciąga się daleko poza jej granice. Pustynny pył przenoszony przez silne wiatry dociera na kontynent europejski, zwłaszcza zimą. Pył ten osiadający na glebie podczas deszczu jest dobrze znany mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Często pozostawia czerwony osad na samochodach. Ten związek między Saharą, Anglią i Europą kontynentalną dobitnie przypomina o globalnym zasięgu zjawisk naturalnych. Wydawałoby się, że to nic wielkiego, ale ostatecznie Europa może zamienić się w pustynię z nieurodzajną glebą. Nam, Europejczykom, zabrakłoby wtedy żywności. Ziemia jest fundamentalnym elementem ludzkiej egzystencji. Tak samo ważnym jak czysta woda i powietrze. Bez niej będziemy mieli tylko ponury i jałowy krajobraz. Co ciekawe, Sahara wykonała już skok przez Morze Śródziemne i jest to o tyle niepokojące, że może na zawsze zmienić krajobraz Europy. 1/5 Hiszpanii została zamieniona w pustynię. Kolejną ofiarą są Włochy, które również borykają się z problemem pustynnienia. W rzeczywistości prawie wszystkie kraje Starego Kontynentu są narażone. Według eksperta Mauricia Sciortino, ziemia, która od 2000 lat praktycznie się nie zmieniła, stanie się w większości skałą, a ludzie żyjący na tych terenach będą musieli się wynieść. W Mołdawii zniknęło aż 60% gleby, a problem rozszerzył się poza basen Morza Czarnego. Dotarł do Chin i Mongolii, tysiące kilometrów od Sahary. Wszystko to powoduje straty szacowane na 4 miliardy dolarów rocznie. Zagrożenie jest tak znaczące, że ONZ zaczęło zbierać niezbędne środki, aby jakoś przeciwdziałać. Włoskie władze wysyłają do Afryki specjalistów, aby powstrzymać ekspansję Sahary. Jeśli proces ten nie zostanie powstrzymany w ciągu najbliższych 10 lat, miliony ludzi będą zmuszone opuścić swoje domy. Sahara powiększa się o około 48 km na dekadę. Wykonajcie obliczenia, a przekonacie się, ile czasu zajmie jej pokrycie Europy. Od 1920 roku Sahara powiększyła się o mniej więcej 10%, ale nadzieja umiera ostatnia. Ponad 170 państw świata połączyło siły, aby powstrzymać pustynnienie świata. Światowy Program Żywnościowy to projekt, który ma na celu przywrócenie zielonej ziemi, niegdyś pokrywającej Saharę. Gdy organizatorzy przekazali ludziom, którzy nazywają Saharę domem, co zamierzają zrobić, ci w zasadzie roześmiali im się w twarz i powiedzieli, że to niemożliwe, ale z konkretnym celem na horyzoncie niemożliwe staje się możliwe, prawda? Gdybyśmy cofnęli się w przeszłość o 5000 lat, zobaczylibyśmy tam piękny las z bujnymi zielonymi drzewami i trawą. Klimat Afryki w pewnym momencie zaczął się zmieniać i Sahara powoli stawała się piaszczystym pustkowiem. Procesy te mają związek z ruchem obrotowym Ziemi i monsunami, które dostarczają wodę na ten suchy kontynent. Ale z pomocą tęgich głów i serii sprytnych sztuczek możemy przywrócić zieleń i zatrzymać rozszerzanie się tej gigantycznej pustyni. Rzeka Senegal służy jako granica między Saharą, państwem Senegal i Mauretanią. Gdyby spojrzeć na ten obszar z kosmosu, zobaczylibyście, jak pustynia szturmuje Senegal, ponieważ roślinność wzdłuż brzegu rzeki w zasadzie nie istnieje. Barierą mogą być lasy, które powstrzymują piasek przed wywiewaniem i ekspansją pustyni. Podejmowane są wysiłki w celu stworzenia wielkiej zielonej ściany. Jest to naprawdę imponujące przedsięwzięcie. Przez ponad 40 lat na obecnie odradzającym się obszarze nic nie rosło, więc mieszkańcy zdecydowali się na migrację. Ludzie poczuli wielką radość, gdy dowiedzieli się, że żyzna gleba może znów tu zaistnieć. Byli bardzo zaangażowani i nauczyli się uprawiać żywność. Na dzień dzisiejszy w tereny zielone przekształcono ponad 300
300 km². Region Sahelu znajduje się w punkcie zapalnym pustynnienia, dlatego kluczowe jest, aby w pierwszej kolejności utworzyć wielką zieloną ścianę właśnie tam. Ten projekt to nie fizyka jądrowa. Wymaga kilku prostych kroków. Ziemia jest tam wypalona przez słońce i twarda jak beton. Jak doskonale wiecie, kiedy wyleje się wodę na beton, po prostu szybko spływa. Nie pozostaje w jednym miejscu. Stworzono więc specjalne półksiężyce, które zatrzymują wodę i udostępniają ją roślinom. Widząc, jak działają te półksiężyce, można by zapytać, dlaczego nikt nie wpadł na to wcześniej. W rzeczywistości ta technika znana jest od czasów starożytnych i była już stosowana w regionie, ale z czasem zanikła. Kiedy pada deszcz, woda zbiera się w półksiężycach, które są umieszczone nieco poniżej ziemi i pozwalają na retencję. Na ich końcu znajduje się również swego rodzaju brzeg czy tama, która zapobiega przelewaniu się wody, a w środku są rośliny szczęśliwe, ponieważ mają dostęp do wody i mogą się rozwijać. Istotne jest także uprawianie lokalnej roślinności, gatunków, które są przyzwyczajone do trudnych warunków jak sorgo i proso. Rośliny te trwają tam od tysięcy lat i wytwarzają dużą ilość biomasy, co oznacza, że ziemię można wkrótce ponownie uprawiać, a ludzie szybciej będą mieli żywność. Woda, która dostaje się do półksiężyców, nie marnuje się, przenika do gleby i uzupełnia zasoby podziemne. Dzięki temu wody gruntowe się nie wyczerpią, a przyszłe pokolenia będą miały wodę zdatną do użytku. Tak genialna technika rolnicza nie ogranicza się bynajmniej do półksiężyców. Ludzie tworzą również linie i sadzą różne warzywa, na przykład pomidory. Są też miejsca tylko dla drzew, choćby cytrynowych czy pomarańczowych. Cóż, po długim, upalnym dniu nie ma nic lepszego niż świeża, zimna lemoniada. Drzewa będą również chronić glebę, a przy odrobinie szczęścia na Saharze powstanie nowy las. Priorytetem jest skopiowanie jego ogólnej dynamiki. Najpierw małe rośliny i stopniowe przejście do tych większych, które są bardziej użyteczne. Zasadzonych ma zostać ponad 10 tysięcy drzew. Obecnie wielu ludzi opuszcza Saharę po porze deszczowej, udając się do miast lub całkowicie wynosząc się z Afryki. O tej porze roku wioski są jak miasta duchów, można tam spotkać tylko zwierzęta. I trudno winić ludzi za takie decyzje, kto by chciał mieszkać na piasku, gdzie nic nie rośnie. Na szczęście dzięki wdrażaniu tej nowej, starej technologii wiele osób powoli wraca na swoją ziemię i zaczyna pracować w rolnictwie. Najlepsze jest to, że przy braku srogich zim rośliny rosną 12 miesięcy w roku, co zapewnia jedzenie bez przerw. Ludzie stają się bardziej społeczni, ponieważ wszyscy zostają w swoich wioskach, nie podróżując zbyt wiele. Jeśli ten projekt się powiedzie, Afryka zostanie uratowana, a świat nie zamieni się w gigantyczną pustynię.